Witam bardzo serdecznie młodą parę, panią Izabelę Paulinę Kwietu i pana Krzysztofa Buchara. Bardzo serdecznie witam świadków dzisiejszej uroczystości, panią Agnieszkę Nikolę Klupińską i pana Bartłomieja Bąbkę, jak również zaproszonych na tę uroczystość gości. Połączenie się bliskich sobie osób z rodziną jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu osobistym człowieka. Jest to również wydarzenie o charakterze społecznym. Tworzy się bowiem nowa rodzina, podstawowa komórka życia społecznego, która zgodnie z konstytucją jest pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego rozpoczyna się nowy okres w życiu małżonków. Powstają nowe prawa i nowe obowiązki. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że mąż i żona mają równe prawa i równe obowiązki w małżeństwie. Zobowiązani są do wspólnego pożycia w wierności, do wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Zawarcie małżeństwa polega na tym, że mężczyzna i kobieta wyrażają wolę zawarcia małżeństwa w formie zgodnych oświadczeń składanych przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w obecności świadków. Wobec tego pytam Państwa, czy chcecie takie oświadczenia złożyć. Wobec tego wszystkich Państwa proszę o powstanie z miejsc, a Pana jako pierwszego o powtarzanie za mną treści ślubowania. Świadomy praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa. Uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z Izabelą Pauliną Pietuch. I przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Teraz proszę Panią o powtarzanie za mną. Świadoma praw i obowiązków, wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z Krzysztofem Buchali i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Szczęśliwe i trwałe. Czy świadkowie słyszeli złożone oświadczenia? Na skutek zgodnych oświadczeń stron, złożonych dzisiaj przede mną zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Turku i w obecności świadków, uroczyście ogłaszam, że małżeństwo pomiędzy panią Izabelą Pauliną Pietuch i panem Krzysztofem Buchalim zostało zawarte zgodnie z prawem. Od tej chwili jesteście Państwo małżeństwem. Jako symbol łączącego Was związku proszę, abyście wymienili obrączki. Pierwsze kłopoty się pojawiły. I to takie poważne. Musi pan trochę pomóc żonie. Proszę bardzo. Gości proszę o zajęcie miejsc, świadków również, a do Państwa młodych mam pytanie, czy podtrzymujecie swoją decyzję co do nazw znoszonych po zawarciu małżeństwa? Tak. Wobec tego zapraszam do podpisania protokołu. Proszę sobie usiąść, tylko odbierzcie. Proszę bardzo, tutaj w tym miejscu czytelnie obydwa imiona, jeszcze do stare nazwisko, ostatni raz. Dziękuję. Teraz proszę pana. Bardzo proszę. Proszę sobie odsunąć troszeczkę krzesełko. I wygodnie. Obydwa. Nie, pan ma jeszcze. Wypisał się tutaj.
Nie, proszę Państwa, to jest wieczne pióro. Zapraszam teraz świadków. Drodzy małżonkowie, przeżywając odtąd radości i smutki, będziecie je dzielić z drugą bliską osobą. Życzę Wam, abyście zawsze na tą drugą osobę mogli liczyć, zarówno w tych dobrych, jak i tych troszeczkę gorszych chwilach Waszego życia. W imieniu burmistrza miasta Turku, jak również swoim własnym, składam Wam najserdeczniejsze życzenia. Życzę Wam, aby każdy z Was w tym związku znalazło pełnię szczęścia rodzinnego i osobistego, nigdy niezachwiane zaufanie, prawdziwą miłość i szczerą przyjaźń, a Wasze szczęście, żeby było źródłem radości dla Waszych bliskich. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Teraz ja mam pierwsze kłopoty. Świadkom dziękuję za udział w dzisiejszej uroczystości. Myślałam o tym, wiesz? Myślałam. Zemdlę, że wszystko. Uczestniczycie.
Udało.